Był to dzień, na który Zosia czekała z mieszaniną ekscytacji i niepokoju. Janek, jej narzeczony, zaprosił ją na spotkanie z jego rodziną, a szczególnie z jego matką, Heleną, która miała być obecna podczas oficjalnych zaręczyn. Restauracja, w której mieli się spotkać, była elegancka, położona w centrum miasta. Zosia starała się dobrać najlepszy strój, jaki miała skromną, granatową sukienkę, która dobrze leżała, choć była już kilka sezonów niemodna. Wiedziała, że ubranie nie oddaje jej wartości, ale nie mogła pozbyć się uczucia niepewności. Gdy weszła do restauracji, od razu zauważyła Janka, siedzącego przy dużym, stylowym stole. Był elegancko ubrany, w ciemnogranatowym garniturze, z lekkim, ciepłym uśmiechem na twarzy. Obok niego siedziała Helena wyprostowana, z nienaganną fryzurą, ubrana w luksusowy kostium w jasnych odcieniach, który podkreślał jej wyrafinowany gust. Helena spoglądała z nieukrywaną surowością, a jej spojrzenie prześlizgnęło się po Zosi, jakby oceniała ją niczym przedmiot wystawiony na aukcji. Zosia podeszła do stołu, starając się wyglądać na pewną siebie. Cześć, kochanie, powitał ją Janek, wstając i witając ją pocałunkiem w policzek. Mamo, to jest Zosia, moja narzeczona. Helena spojrzała na nią chłodno, unosząc brew. Zosia, prawda? Zaczęła, a ton jej głosu był lodowaty. Widzę, że nie zrobiłaś sobie zbyt wiele trudu, by dostosować się do okazji. Zosia poczuła, jak rumieńce wstępują jej na policzki. Dzień dobry, pani Heleno. Mam nadzieję, że nie przeszkadza, że przyszłam w prostym stroju. To ważny dzień, chciałam wyglądać schludnie. Helena wymownie uniosła brwi, jakby samo wyrażenie schludnie było nie na miejscu. Och, oczywiście. Jednak mój syn jest osobą z odpowiednim statusem społecznym, a taka sytuacja wymaga pewnych standardów. Helena powiedziała to z wyraźnym naciskiem na słowo standardów, jakby sam jego dźwięk miał wzbudzić u Zosi poczucie winy. Janek zmarszczył brwi, próbując przerwać nieprzyjemną wymianę. Mamo, Zosia jest tu jako moja narzeczona, a nie modelka na pokazie mody, powiedział, starając się załagodzić sytuację. Helena, niewzruszona, wzruszyła ramionami i spojrzała na Zosię z nieukrywaną pogardą. A czym zajmuje się twoja rodzina, Zosiu? Zapytała nagle, przerywając ciszę, która zapadła po słowach Janka. Zosia, przygnębiona atmosferą, odparła cicho, ale pewnie. Mój tata prowadzi niewielki warsztat stolarski, a mama zajmuje się domem. Nie jesteśmy zamożni, ale... Helena wpatrywała się w nią bez cienia sympatii, a następnie parsknęła krótkim, gorzkim śmiechem. Ach, warsztat stolarski, więc to całe bogactwo, jakie wnosisz do rodziny mojego syna? Janek zacisnął pięści pod stołem, ale zanim zdążył cokolwiek powiedzieć, Helena kontynuowała. Cóż, Zosiu, nie chciałabym, by moje wnuki musiały przyzwyczajać się do byle jakich standardów, skoro mogłyby mieć wszystko, czego potrzebują, jeśli ich ojciec dokona lepszego wyboru. Zosia poczuła, jak coś pęka w środku. Spojrzała na Janka z nadzieją, że zainterweniuje, ale on wyglądał na zaskoczonego słowami matki i nie wiedział, co odpowiedzieć. W jej oczach pojawiły się łzy, które próbowała powstrzymać. Przepraszam, ale chyba popełniłam błąd, przychodząc tutaj, wyszeptała, odwracając się szybko i wybiegając z restauracji. Zosia biegła w kierunku przystanku, nie zważając na przechodniów, którzy przyglądali się jej ze zdziwieniem. Nie chciała, aby ktokolwiek widział jej łzy, ale upokorzenie było zbyt głębokie, by mogła nad nim zapanować. Gdy dotarła na przystanek, usiadła na ławce, trzęsąc się z emocji. Słowa Heleny odbijały się echem w jej głowie, byle jakie standardy. Lepszy wybór. Czy naprawdę była aż tak gorsza od innych tylko przez to, skąd pochodziła? Po chwili usłyszała dźwięk telefonu. To był Janek. Nie odebrała. Drżała na samą myśl o rozmowie z nim, czy naprawdę nie widział, co się stało, czy nie zdawał sobie sprawy, jak głęboko zraniły ją słowa jego matki. Tymczasem Janek siedział w restauracji z matką, wpatrując się w nią z mieszaniną gniewu i rozczarowania. Mamo, jak mogłaś tak się zachować? Zapytał z trudem, powstrzymując się od podniesienia głosu. Zosia jest dla mnie ważna, a ty ją upokorzyłaś przy pierwszym spotkaniu. W ogóle nie dałaś jej szansy. Helena wzruszyła ramionami, jakby to, co powiedział, było dla niej kompletnie nieważne. Janek, czy ty w ogóle słyszysz, co mówisz? Przecież ta dziewczyna jest z zupełnie innego świata. Ma biedną rodzinę, zero perspektyw, a ty myślisz, że będzie idealną żoną?
Potrzebujesz kobiety, która cię wesprze, która zrozumie życie na poziomie, a nie kogoś, kto ledwo wiąże koniec z końcem. Janek poczuł, jak wzbiera w nim fala złości. Był dorosłym mężczyzną, a jednak jego matka zdawała się nadal uważać, że może dyktować mu, co powinien robić i z kim się wiązać. Mamo, Zosia jest uczciwą, dobrą osobą. Ma ogromne serce i to mi się w niej podoba. I niczego więcej od niej nie potrzebuję. Helena wzniosła oczy ku sufitowi, jakby miała dość rozmowy, ale Janek się nie poddawał. Jeśli nie chcesz szanować mojego wyboru, nie musisz być częścią naszego życia, dodał ostro. Zosia zasługuje na szacunek, a ty potraktowałaś ją, jakby była nikim. Helena zamilkła, a jej twarz przeszła w chłodną maskę, jednak pod jej powierzchnią czaiło się coś więcej, gniew, który pojawił się na chwilę, by zaraz zniknąć pod maską obojętności. Rób, jak uważasz, Janek. Ja tylko chcę dla ciebie najlepszego, odparła, nie okazując cienia skruchy. Janek wstał, zostawiając pieniądze na stole. Nie zamierzał dłużej wysłuchiwać uwag swojej matki. Musiał znaleźć Zosię i wytłumaczyć jej, że jego uczucia są szczere, że to, co się wydarzyło, nie miało znaczenia. Jednak w głębi serca dręczyła go wątpliwość, czy słowa Heleny nie wpłyną na Zosię bardziej, niż mogłoby się wydawać. Po chwili dotarł na przystanek, gdzie znalazł Zosię, siedzącą z opuszczoną głową. Zosiu, proszę, porozmawiaj ze mną, powiedział łagodnie, siadając obok niej. Zosia spojrzała na niego smutnymi oczami, pełnymi łez. Janek, czy twoja mama zawsze będzie patrzeć na mnie jak na kogoś gorszego? Czy będę musiała zawsze udowadniać, że jestem coś warta? Janek chwycił jej dłoń i spojrzał jej prosto w oczy. Zosiu, dla mnie jesteś najważniejsza. To ty jesteś kobietą, którą kocham i nie pozwolę nikomu, nawet mojej matce, stanąć na drodze do naszego szczęścia. Zosia odechnęła głęboko, próbując uwierzyć w jego słowa, ale cień wątpliwości wciąż gdzieś tam pozostał. Czy naprawdę byli w stanie przejść ponad drwinami jego matki? Po trudnym spotkaniu Zosia wróciła do domu z uczuciem ciężkości w sercu. Choć starała się uwierzyć w słowa Janka, nie mogła zapomnieć pogardy, jaką zobaczyła w oczach Heleny. Wspomnienia tego spotkania wracały do niej z każdym mijającym dniem, budząc w niej coraz większe wątpliwości. Czy była gotowa na przyszłość, która mogła być pełna upokorzeń i walki o akceptację? Kolejne dni mijały w napięciu, a Zosia unikała rozmów o spotkaniu z matką Janka. Kiedy jednak Janek przyszedł do niej po raz kolejny, próbując zrozumieć jej rozterki, Zosia poczuła, że musi być szczera. Janek, ja, zaczęła cicho, bawiąc się delikatnie krawędzą rękawa swojego swetra. Nie jestem pewna, czy to wszystko ma sens. Twoja mama nigdy mnie nie zaakceptuje, a ja nie wiem, czy mam siłę, by przez to przechodzić. Janek chwycił ją za rękę, próbując dać jej poczucie bezpieczeństwa, którego desperacko potrzebowała. Zosiu, przeszliśmy przez wiele razem. Nie mogę pozwolić, by moja mama zniszczyła to, co zbudowaliśmy. Chcę być z tobą, bez względu na wszystko. Zosia pokiwała głową, ale nie mogła powstrzymać westchnienia. Ja też tego chcę, Janek, ale czy będę w stanie ignorować jej spojrzenia, jej słowa? Westchnęła ciężko, wpatrując się w niego. Już teraz czuję się jak intruz. Janek spojrzał jej głęboko w oczy, próbując odnaleźć w niej cień nadziei. Obiecuję, że będę stał po twojej stronie. Zawsze. Moja mama z czasem się przekona, zobaczysz. Zosia jednak nie była tego pewna. Wiedziała, że Helena nie zmieni zdania tak łatwo. W jej głowie zaczynały się pojawiać myśli, że może ich miłość nie wystarczy, by przezwyciężyć tak silny opór. Pewnego wieczoru Janek odebrał telefon od swojej matki. Helena, niespodziewanie i nieco zaskakująco, zaprosiła Zosię i Janka na kolację w swoim domu. Chciała, jak twierdziła, poprawić pierwsze wrażenie i porozmawiać z Zosią w bardziej prywatnej atmosferze. Zosia, wiem, że nie czujesz się dobrze po tamtym spotkaniu, ale moja mama chce dać nam szansę na nowy początek, oznajmił Janek, nieco zdziwiony tą nagłą zmianą nastawienia swojej matki. Zosia zmarszczyła brwi, nie do końca przekonana, czy to rzeczywiście będzie nowy początek, czy kolejna okazja do wyśmiewania jej. Janek, nie wiem, czy jestem gotowa na kolejne spotkanie. To wszystko nadal mnie boli, przyznała cicho. Janek ujął jej dłonie i patrzył na nią z determinacją. Wiem, że się boisz, ale nie możemy pozwolić, by jedna sytuacja nas rozdzieliła. Może tym razem mama pokaże inną stronę?
starał się ją przekonać. Zosia w końcu zgodziła się, choć w głębi serca wciąż była pełna obaw. Mimo wszystko pragnęła być z Jankiem i była gotowa podjąć ryzyko, aby sprawdzić, czy Helena rzeczywiście chce się poprawić. Kiedy dotarli do domu Heleny, atmosfera była napięta. Wnętrze domu było eleganckie, pełne luksusowych mebli i dekoracji, które świadczyły o wyrafinowanym smaku gospodyni. Helena przywitała ich chłodnym, choć formalnym uśmiechem. Witam was. Cieszę się, że mogliście przyjść, powiedziała, patrząc głównie na Janka, jakby wciąż nie była do końca przekonana co do obecności Zosi. Helena poprowadziła ich do jadalni, gdzie stół był już zastawiony. Kolacja przebiegała w ciszy, przerywane jedynie krótkimi wymianami zdań na temat codziennych spraw. Zosia czuła się nieswojo, jakby jej obecność była ledwo tolerowana. W końcu Helena zwróciła się do niej, udając uprzejmość, która brzmiała niemal sarkastycznie. Zosiu, opowiedz mi, proszę, o swojej rodzinie. Janek wspominał, że twój ojciec prowadzi jakiś mały warsztat. Zosia z trudem ukryła irytację, ale postanowiła odpowiedzieć spokojnie. Tak, mój tata prowadzi warsztat stolarski. Od lat pracuje na własny rachunek i bardzo ciężko pracował, by zapewnić nam godne życie, odparła, starając się, by jej głos brzmiał pewnie. Helena skrzywiła się lekko, ale udawała zainteresowanie. Ach, rozumiem. Cóż, to z pewnością szlachetny zawód, choć nie jest to coś, co przynosi wielkie fortuny, odparła z lekkim uśmiechem. Janek, widząc, jak jego matka balansuje na granicy uprzejmości i drwin, zacisnął usta. Chciałby, aby ich rozmowa zakończyła się bez żadnych złośliwości, ale z każdym kolejnym zdaniem czuł, że Helena nie do końca traktuje Zosię poważnie. Zosia, nie chcąc wywoływać kłótni, starała się ignorować aluzję Heleny, ale w głębi serca czuła, że ten wieczór był kolejną próbą upokorzenia jej. W pewnym momencie Helena, jakby przypadkowo, zwróciła się do niej, używając słowa, które Zosia pamiętała z ich pierwszego spotkania. Wiesz, Zosiu, wyobrażałam sobie, że Janek znajdzie sobie dziewczynę o nieco wyższych standardach. Ale skoro tak bardzo go kochasz, kto wie, może uda ci się w końcu nauczyć się tego, co trzeba, by żyć na odpowiednim poziomie, powiedziała, śmiejąc się cicho, jakby to był żart. To był ten moment, w którym Zosia poczuła, że ma dość. Wstała z krzesła, spoglądając na Helenę, a potem na Janka. Dziękuję za kolację, ale myślę, że to nie ma sensu. Nie zamierzam spędzać całego życia udowadniając pani, że jestem godna bycia częścią tej rodziny, powiedziała zdecydowanie, a jej głos był pełen zawodu i determinacji. Janek, zaskoczony, spojrzał na nią z mieszaniną smutku i strachu. Zosiu, proszę, poczekaj. Ale Zosia już była zdecydowana. Z trudem powstrzymując łzy, ruszyła w stronę drzwi, zostawiając Helenę i Janka w osłupieniu. Kiedy Zosia wyszła z domu Heleny, poczuła się wolna, ale jednocześnie opanowało ją uczucie pustki. Stłumiła łzy, idąc przed siebie, próbując zebrać myśli. Na jednym z cichych skwerów usiadła na ławce, objęła ramionami swoje ciało, jakby to miało ją ochronić przed chłodem, który czuła głęboko w sercu. Dlaczego wszystko musiało się tak potoczyć? Myślała, zmagając się z emocjami. W tym samym czasie Janek próbował poradzić sobie z chaosem, który rozgrywał się w jego głowie. Nie mógł uwierzyć, że sytuacja zaszła tak daleko. Patrzył na matkę z mieszaniną rozczarowania i gniewu. Mamo, co ty próbujesz osiągnąć? Zapytał, starając się zachować spokój, choć jego głos zdradzał głęboki żal. Czy naprawdę nie możesz zrozumieć, że kocham Zosię? Czy nie potrafisz tego uszanować? Helena wzruszyła ramionami, jakby to wszystko było dla niej nieważne. Janek, ja tylko chcę, żebyś był szczęśliwy i by twoje życie miało odpowiedni poziom. Nie rozumiem, dlaczego jesteś gotowy zrezygnować z tego dla jakiejś dziewczyny bez przyszłości, odparła chłodno, starając się zachować pozory troski. Bez przyszłości? Janek pokręcił głową z niedowierzaniem. To ty nie widzisz, że twoje słowa ją ranią? Zosia jest mądrą, dobrą osobą. Pracuje i walczy o siebie, mimo że nie miała takich luksusów, jak ty czy ja. Nie mogę uwierzyć, że ty tego nie dostrzegasz. Helena w końcu uniosła wzrok i popatrzyła na niego twardo. W takim razie zrób, co uważasz, ale nie oczekuj, że będę wspierała wasze małżeństwo, Janek. Moje zdanie się nie zmienia, powiedziała lodowatym tonem. Janek wstał, nie chcąc dłużej prowadzić tej jałowej rozmowy.
Jeśli to jest twoje stanowisko, mamo, to nie wiem, jak długo jeszcze będziemy mogli mieć ze sobą normalny kontakt, powiedział, próbując ukryć ból, który w nim narastał. Wyszedł, zostawiając Helenę z jej myślami i ruszył na poszukiwanie Zosi. Janek odnalazł Zosię na skwerze, siedzącą na ławce w ciemności. Jej twarz była wilgotna od łez, a spojrzenie dalekie i zamyślone. Kiedy zobaczyła go, próbowała się uśmiechnąć, ale ból, który czuła, był zbyt silny. Janek, naprawdę nie musisz tutaj być, wyszeptała, przerywając ciszę. Może twoja mama ma rację. Może nie powinnam była marzyć o czymś, czego nie jestem godna. Janek usiadł obok niej i wziął ją za rękę. Zosiu, nigdy więcej nie mów tak o sobie. To nie ty powinnaś się wstydzić, tylko moja mama. Nie rozumiem, dlaczego nie potrafi zobaczyć w tobie tego, co ja widzę, powiedział, a w jego głosie słychać było troskę i szczerość. Zosia spojrzała na niego, a w jej oczach pojawiło się coś, co można było nazwać nadzieją. A jeśli nigdy tego nie zaakceptuje? Zapytała cicho. Nie chcę być przyczyną kłótni między tobą a twoją rodziną. Janek przyciągnął ją do siebie, obejmując ją ramionami. Zosiu, jesteś dla mnie wszystkim. Jeśli moja matka nie chce zaakceptować naszego szczęścia, to jest jej problem, a nie nasz. Chcę spędzić z tobą resztę życia, bez względu na to, co inni myślą. Zosia przytuliła się do niego, czując ciepło i siłę, które Janek jej dawał. W tym momencie wiedziała, że pomimo trudności, nie była sama. Po chwili przerwał im dźwięk nadchodzącego telefonu. To był ojciec Zosi, dzwonił, by zapytać, jak minęło spotkanie. Zosia spojrzała na ekran, wahając się, ale Janek zachęcił ją, by odebrała. Tato, to nie było łatwe, powiedziała cicho. Spotkanie z mamą Janka nie przebiegło tak, jak się spodziewałam. Zosiu, nic się nie martw. Jesteś wspaniałą dziewczyną i niczego nie musisz udowadniać. Jeśli ktoś nie widzi twojej wartości, to znaczy, że to on jest ślepy, odpowiedział ojciec spokojnym, ale pewnym głosem. Janek patrzył na nią z dumą, słuchając słów jej ojca. Masz niezwykłego ojca, Zosiu powiedział, gdy rozmowa dobiegła końca. Zosia przytaknęła, czując, że ojciec dodał jej siły. Jednak nadal coś ją dręczyło, coś, o czym nie mówiła ani Janowi, ani ojcu. Jej ojciec od dawna prowadził warsztat stolarski, ale to była tylko część jego życia. Był również właścicielem dużej, dobrze prosperującej firmy budowlanej, którą odziedziczył po swoim ojcu i którą rozwijał przez lata w sekrecie, nie chcąc przyciągać niechcianej uwagi. Zosia znała prawdę, ale nigdy nie wspominała o tym Janowi ani jego matce. Dla niej zawsze najważniejsze były wartości, nie pieniądze. Wierzyła, że miłość i oddanie są ważniejsze niż materialne dobra. Jednak wiedziała, że gdyby Helena dowiedziała się, kim naprawdę jest jej ojciec, z pewnością zmieniłaby swoje nastawienie. Myśl o tym budziła w Zosi wewnętrzny konflikt. Czy powinna wyjawić prawdę, choć to byłoby jak zdrada własnych zasad? Następnego dnia Zosia postanowiła porozmawiać ze swoim ojcem o sytuacji z Heleną. Czuła, że musi podzielić się z nim swoimi wątpliwościami, szczególnie, że dotyczyły one jej przyszłości z Jankiem. Zosi ojciec, Andrzej, przywitał ją ciepłym uśmiechem, który zawsze potrafił uspokoić jej serce. Cześć, córeczko. Wydajesz się zamyślona, zauważył, podając jej kubek gorącej herbaty. Zosia usiadła naprzeciwko niego i spuściła wzrok. Tato, Helena, mama Janka, nie chce mnie zaakceptować. Są dla niej ważne tylko status i pieniądze. Nie wyobraża sobie, że Janek mógłby związać się z kimś, kto nie ma, jak to mówi, odpowiednich standardów, wyznała z goryczą. Andrzej spojrzał na nią z uwagą, słuchając w milczeniu. Cóż, Zosiu, wiesz, że dla mnie najważniejsze jest twoje szczęście, zaczął spokojnie. Ale być może przyszedł czas, by Janek i jego matka poznali prawdę. Nie po to, by zaspokoić jej próżność, ale żeby wiedzieli, kim naprawdę jesteś. Kim naprawdę jesteśmy? Zosia spojrzała na ojca zaskoczona. Naprawdę? Myślałam, że wolałbyś, bym trzymała to w tajemnicy. Nigdy przecież nie chwaliłeś się naszą sytuacją, powiedziała z niepewnością. Andrzej uśmiechnął się, głaszcząc ją po dłoni. Masz rację, nigdy nie chciałem, by pieniądze stanowiły naszą wartość. Ale nie możemy też pozwolić, by ktoś cię obrażał lub traktował z pogardą tylko z powodu wyobrażeń, jakie ma o nas, odpowiedział z powagą. Czasem ludzie potrzebują lekcji pokory.
Zosia odechnęła głęboko, próbując poukładać sobie wszystko w głowie. Chociaż nie chciała tego przyznać, pomysł wydawał jej się słuszny. Jeśli Helena dowie się prawdy, może przestanie traktować ją z taką pogardą. Może zrozumie, że nie można osądzać ludzi tylko po pozorach. Kilka dni później Janek zaprosił Zosię na spotkanie z matką, nie wiedząc, co miało się wydarzyć. Helena, choć nieco zdziwiona, zgodziła się na spotkanie, mając nadzieję, że Zosia powróci z większą pokorą. Janek z kolei liczył na to, że uda im się naprawić napiętą sytuację. Kiedy weszli do eleganckiego mieszkania Heleny, Zosia poczuła, że serce bije jej szybciej. W rękach trzymała niewielką teczkę, która zawierała dokumenty związane z firmą jej ojca. Była zdecydowana wyjawić prawdę, ale wciąż nie była pewna, jak to przyjmie Helena. Helena przywitała ich chłodno, starając się zachować formalny ton. Widzę, że Janek w końcu przekonał cię do powrotu, powiedziała, spoglądając na Zosię z lekkim uśmiechem. Mam nadzieję, że uda ci się zrozumieć, dlaczego byłam wobec ciebie taka wymagająca. Przecież chcę tylko, by mój syn miał odpowiednie życie. Zosia spojrzała jej prosto w oczy, czując, że czas przestać ukrywać prawdę. Proszę pani, doceniam to, że zależy pani na Janku, zaczęła spokojnie. Jednak myślę, że osądzanie ludzi tylko na podstawie tego, co posiadają lub skąd pochodzą, jest bardzo ograniczające. Helena uniosła brew, wyraźnie zaskoczona. To bardzo odważne słowa, Zosiu powiedziała z odrobiną ironii. Wciąż jednak nie rozumiem, co chcesz mi tym udowodnić. Zosia, zamiast odpowiedzieć, sięgnęła po teczkę i położyła ją na stole. Janek przyglądał się jej z ciekawością, nie wiedząc, co się dzieje. Chcę tylko, żeby pani wiedziała, że mój ojciec nie prowadzi tylko warsztatu stolarskiego, powiedziała, otwierając teczkę i pokazując dokumenty. Jest właścicielem firmy budowlanej, która od lat jest jedną z największych w regionie. Helena zbladła, spoglądając na dokumenty z szokiem w oczach. Przesunęła wzrokiem po nazwie firmy i podpisach, które nie pozostawiały żadnych wątpliwości. To niemożliwe, szepnęła, nie mogąc uwierzyć w to, co widzi. Dlaczego nigdy o tym nie wspomniałaś? Zosia spojrzała na nią z zimnym spokojem. Ponieważ dla mnie to nigdy nie miało znaczenia. Ważne było to, jakimi jesteśmy ludźmi, nie to, co posiadamy, odpowiedziała stanowczo. Ale teraz, kiedy pani już zna prawdę, może przestanie pani mnie traktować jak kogoś, kto nie jest godny bycia z pani synem. Janek był wstrząśnięty, ale w jego oczach pojawiła się duma. Był pod ogromnym wrażeniem tego, że Zosia tak długo trzymała to w tajemnicy, kierując się własnymi zasadami. Helena, widząc jego spojrzenie, z trudem zdobyła się na uśmiech, który jednak nie miał w sobie nic z wcześniejszej wyniosłości. Zosiu, chyba źle cię oceniłam. Przepraszam, jeśli moje słowa sprawiły ci przykrość, powiedziała, choć w jej głosie dało się wyczuć nutę napięcia. Nie wiedziałam. Zosia odechnęła głęboko, wiedząc, że właśnie osiągnęła to, czego chciała. Mimo to wiedziała również, że Helena przepraszała tylko ze względu na pieniądze jej rodziny, a nie z powodu prawdziwej skruchy. Dziękuję, że to pani powiedziała, odpowiedziała uprzejmie, ale chłodno. Ale proszę mi wierzyć, że nie oczekuję żadnych przeprosin. Ważne jest dla mnie tylko to, by Janek wiedział, że jestem szczera wobec niego. Janek uścisnął jej dłoń, a w jego oczach malowało się zrozumienie i wdzięczność. Helena, zaskoczona tym, jak pewna siebie była Zosia, spuściła wzrok. W głębi duszy czuła się zdemaskowana, całe jej przekonanie o właściwych standardach legło w gruzach, a jej duma została zachwiana. Po ujawnieniu prawdy o swoim pochodzeniu, Zosia poczuła dziwne poczucie ulgi, ale też pewien żal. Wiedziała, że jej życie uległo zmianie i że teraz Helena nie może jej już traktować z pogardą. Jednak świadomość, że te zmiany zaszły dopiero dzięki odkryciu majątku jej rodziny, pozostawiła w niej pewną gorycz. Czy Janek na pewno był gotowy, by walczyć o ich miłość, czy była to jedynie fasada stworzona przez presję wywołaną przez jego matkę? Helena, mimo że wyraziła formalne przeprosiny, unikała rozmowy z Zosią. W jej oczach pojawiło się coś innego, ślad niepewności, jakby nagle zdała sobie sprawę, że może stracić coś ważnego. Janek starał się pogodzić ich dwie światy, ale coraz częściej stawał w roli mediatora między Zosią a swoją matką. W końcu postanowił, że raz na zawsze musi podjąć decyzję, która zakończy konflikt i umożliwi im wspólną przyszłość. Mamo, zwrócił się do Heleny pewnego popołudnia, gdy spotkali się na kawie w jednej z eleganckich kawiarni.
Wiem, że nasza relacja nie jest taka, jakiej byś chciała, ale kocham Zosię i zamierzam spędzić z nią życie. Musisz zrozumieć, że twoje zdanie nie zmieni tego, co czuję. Helena, choć starała się utrzymać chłodny wyraz twarzy, nie potrafiła ukryć rozczarowania. Janek, naprawdę chcesz wybrać dziewczynę, która nie ma doświadczenia w życiu, które mogłabym ci zapewnić? Zapytała z nutą desperacji. Tak, chcę być z nią. Żadne materialne rzeczy czy status społeczny nie mają dla mnie znaczenia, jeśli mam ją przy sobie. Proszę cię tylko o jedno, zaakceptuj ją i pozwól nam być szczęśliwymi, odpowiedział, patrząc matce prosto w oczy. Helena poczuła się zagubiona. Nigdy wcześniej nie widziała, by jej syn mówił z taką stanowczością. Przez całe życie kierowała nim, oczekując, że zawsze podąży za jej planem. Teraz jednak czuła, że Janek staje się niezależnym człowiekiem, którego nie może już kontrolować. Dobrze, Janek. Jeśli tak bardzo jej pragniesz, zrobię wszystko, by to zaakceptować, powiedziała w końcu, choć w jej głosie było więcej rezygnacji niż akceptacji. Mimo że Helena zgodziła się na związek Janka z Zosią, wewnętrznie nie była gotowa na akceptację. Postanowiła jednak działać bardziej subtelnie. Zamiast otwartej krytyki, zaczęła stosować drobne manipulacje, próbując podkopywać pewność Zosi w relacje z Jankiem. Regularnie zasiewała wątpliwości, sugerując, że w ich związku zawsze będą przeszkody wynikające z różnicy statusów. Podczas jednej z wizyt u Janka i Zosi, Helena zaczęła niby przypadkiem wspominać o znajomych z wyższych sfer, wśród których Janek mógłby znaleźć partnerkę lepiej dostosowaną do jego życia. Janek, pamiętasz Anię, córkę naszej znajomej z klubu? Właśnie wróciła z zagranicy, studiowała w prestiżowej uczelni. Byłaby świetną partnerką w biznesie i życiu, rzuciła z lekkością, spoglądając na Zosię kątem oka, jakby to była tylko luźna uwaga. Zosia, czując się nieswojo, próbowała zachować spokój, ale takie uwagi raniły ją za każdym razem, gdy Helena je wygłaszała. Choć wiedziała, że Janek jest po jej stronie, słowa jego matki sprawiały, że zaczęła się zastanawiać, czy kiedykolwiek będzie mogła czuć się częścią jego życia. Kiedy wyszli z domu Heleny, Janek zauważył, że Zosia jest zamyślona. Zosiu, wszystko w porządku? Zapytał, trzymając ją za rękę. Janek, twoja mama nigdy nie przestanie. Zawsze będzie chciała, byś wybrał kogoś innego, wyszeptała, spuszczając wzrok. Czuję, że nigdy nie będę dla niej wystarczająco dobra. Janek zatrzymał się, obracając ją ku sobie. Zosiu, dla mnie jesteś wszystkim. Mama może mówić, co chce, ale to ty jesteś osobą, którą kocham i chcę spędzić z tobą resztę życia, powiedział z przekonaniem, próbując dodać jej otuchy. Jednak Zosia czuła, że Helena nigdy nie przestanie jej dręczyć. Zaczęła zastanawiać się, czy jedynym wyjściem nie byłoby oddalenie się od matki Janka na dobre, by zbudować swoje życie z dala od jej wpływów. Kolejne tygodnie przyniosły Zosi coraz więcej wątpliwości, mimo że Janek stał przy niej wiernie i wyraźnie nie zamierzał się wycofać. Zosia zauważyła jednak, że ciągłe napięcie i manipulacje Heleny wpływały na jej relacje z Jankiem, który, choć kochający, sam był zmęczony napięciem w rodzinie. Postanowiła podjąć poważną rozmowę, która mogła zmienić ich przyszłość. Pewnego wieczoru, gdy siedzieli w jej małym mieszkaniu, Zosia zaczęła mówić. Janek, myślę, że musimy podjąć decyzję o naszym wspólnym życiu. Kocham cię, ale jeśli twoja mama będzie nadal próbowała podważać moje miejsce w twoim życiu, to obawiam się, że nie wytrzymam tego psychicznie. Nie chcę, by nasze życie było pełne walki, powiedziała z powagą, patrząc mu w oczy. Janek spuścił wzrok, wyraźnie zdając sobie sprawę z powagi sytuacji. Masz rację, Zosiu. Czasem wydaje mi się, że powinniśmy żyć dalej na własnych zasadach, z dala od jej wpływów. Zrobię wszystko, by cię chronić, powiedział w końcu, a w jego głosie było słychać determinację. Zosia poczuła ulgę, słysząc jego słowa. Wiedziała, że Janek jest gotów zrezygnować z dotychczasowych relacji, by stworzyć z nią własne życie. To była decyzja, którą podejmowali wspólnie, świadomi, że ich miłość musiała stawić czoła silniejszym przeciwnościom, niż początkowo przypuszczali. W końcu Janek postanowił wynająć mieszkanie w innym mieście, z dala od wpływów swojej matki. To była decyzja trudna, ale konieczna, by oboje mogli zacząć nowe życie. Jego związek z Zosią przetrwał nie tylko próbę miłości, ale i lojalności, którą okazywali sobie nawzajem. W dniu, w którym się wyprowadzali, Helena próbowała jeszcze raz wpłynąć na syna.
stanęła w drzwiach ich nowego mieszkania z nieco załamanym wyrazem twarzy. Janek, naprawdę chcesz tak po prostu odejść? Bez rozmowy, bez słowa? Zapytała, próbując wywołać w nim poczucie winy. Janek, chociaż nie było mu łatwo, wiedział, że musi być stanowczy. Mamo, decyzję podjąłem już dawno. Kocham Zosię i zamierzam z nią żyć bez twojej ingerencji. Możesz to zaakceptować albo odrzucić, odpowiedział spokojnie, ale stanowczo. Helena, zrozumiawszy, że jej wpływ na syna jest już skończony, odeszła bez słowa. Po raz pierwszy poczuła smak prawdziwej porażki. Zosia i Janek rozpoczęli nowe życie, wolne od wpływów Heleny. Ich nowe mieszkanie, choć skromne i daleko od przepychu, który Janek znał od dziecka, stało się dla nich azylem pełnym miłości i spokoju. Każdy kąt tej przestrzeni odbijał ich wspólny wysiłek, ich decyzje i kompromisy, a przede wszystkim ich miłość. Początkowo Zosia obawiała się, że relacja Janka z matką z czasem odbije się na ich związku. Wiedziała, że decyzja o oddaleniu się od Heleny była dla niego bolesna, ale jednocześnie czuła, że ich więź stała się silniejsza i dojrzalsza. Janek, przekładając miłość do Zosi nad wszystko inne, pokazał, że jest gotów budować z nią prawdziwe życie, oparte na wzajemnym zaufaniu i wsparciu. Mimo to, w sercu Zosi pozostało ziarno goryczy Helena, chociaż zaakceptowała prawdę o jej rodzinie, nigdy nie przeprosiła jej z serca ani nie zrozumiała, że wartości człowieka nie określają jego bogactwo ani status. Zosia wiedziała, że matka Janka nigdy nie spojrzy na nią z pełnym szacunkiem. Mimo wszystko pogodziła się z tym, nie chcąc już, aby ktokolwiek decydował o jej szczęściu. Kilka miesięcy po przeprowadzce Zosia i Janek zdecydowali się na zaręczyny. Przyjęcie odbyło się w małym gronie najbliższych przyjaciół i rodziny Zosi, dalekie od pompatycznych uroczystości, które Helena zwykła organizować. Atmosfera była ciepła, pełna radości i szczerej miłości. Janek wpatrywał się w Zosię z dumą i miłością, szczęśliwy, że znalazł kogoś, kto nie tylko akceptował go bez względu na pochodzenie, ale też stał przy nim, gdy los rzucał im kłody pod nogi. Podczas toastu ojciec Zosi, Andrzej, podszedł do pary, uśmiechając się szeroko. Janek, jesteś dla mnie jak syn. Cieszę się, że wybrałeś moją córkę i wiem, że razem STWORZYC je piękne życie, powiedział, kładąc dłoń na ramieniu Janka. Janek poczuł prawdziwą wdzięczność za te słowa. Zyskał nie tylko żonę, ale i rodzinę, której wsparcie czuł na każdym kroku. Wiedział, że bez względu na wszystko, nigdy nie będzie musiał walczyć o miłość i akceptację, tak jak to było z jego matką. Kilka lat później Zosia i Janek doczekali się dwójki dzieci. W ich domu panowała harmonia, którą oboje cenili i chronili ponad wszystko. Helena nigdy nie zbliżyła się do rodziny Janka i Zosi na tyle, by stać się częścią ich życia. Jej kontakt z synem ograniczył się do formalnych wizyt, choć nigdy nie potrafiła się pogodzić z jego decyzją. Zosia nie czuła już jednak żalu, zaakceptowała, że są osoby, których nie można zmienić i że warto poświęcać czas i energię tylko na tych, którzy potrafią docenić prawdziwe wartości. Z czasem miłość Zosi i Janka stała się fundamentem, na którym budowali swoje życie. Niezależnie od trudności, wiedzieli, że razem są silniejsi i że żadna przeciwność, nawet tak trudna jak odrzucenie przez najbliższych, nie może zagrozić ich szczęściu, jeśli tylko wspierają się wzajemnie. I tak ich życie, choć dalekie od doskonałości, stało się dla nich wszystkim, czego pragnęli, pełne miłości, zrozumienia i wspólnej drogi, którą obiecali sobie przebyć do końca.